odcinku z naszego piątego sezonu ze sklepu z akcesoriami ze zwierzętami. Bata tam rozmawia z kimś przez telefon. Niech otworzy lepiej lokal i nigdzie nie jedzie. Taka dla niej dobra rada. Zobaczymy, co dzisiaj nam dzień przyniesie. Mam nadzieję, że trochę więcej klientów. Pogodę na razie mamy ładną, nie wiem, czy to chyba dalej to działa. Tutaj podziwię jakieś obrazki. Idą ludzie, idą. Na razie idzie jeden ludź. No i jak? Miseczka dla pieseczka. Brakuje nam chyba 5 gwiazdek do kolejnego poziomu, jak dobrze pamiętam. I tak nagrywam ten odcinek jeden po drugim, jakby co. Nie wiem, czy nagram dzisiaj cały sezon, bo ostatnio mi się tak zdarzyło, że nagrałam cały sezon od razu. Taką złapałam fazę. Nagranie ten biznes. No i już mamy więcej klientów, widzę. Zrobimy sobie takie kółeczko. Będziemy ich namawiać i przyspieszymy. Zaraz tu nazbieramy gwiazdeczek. Szkoda, że nikt nie chce kupować tamtych rzeczy, co są na zewnątrz. Ej, to jest ta dziennikarka. Chodźmy jeszcze do niej. Podbijmy jej tutaj ten pasek, żeby była zadowolona z naszego zainteresowania jej osobą. Dobrze, że zauważyłam. No bo oni w ogóle przeważnie ci dziennikarze w takich dresach przychodzą. Albo tak dziwnie właśnie poubierani. No i co, nie będzie więcej klientów? Może będzie więcej klientów, jak nam właśnie dadzą dobry artykuł. Tak, niech wszyscy się dowiedzą. Powiedz wszystkim. No spróbowałam, dobra, spróbuję tą sprzedaż z zyskiem, ale Beata, ja ci mówię. O, udało się, wow. I mamy 4 poziom. Zdawało mi się, że już mieliśmy. Chodź tutaj, pomóż temu zagubionemu. Czy oni wiedzą, że ja tu w ogóle mam te rzeczy? Oj. W ogóle trzeba to przecież zapisać, bo dostaliśmy dobry artykuł. Szybciej tam, szybciej. Powiem wam, że mam niezłe wyczucie z tym zapisywaniem, bo ledwo zapisałam, a już mnie wywaliło z gry. Także wiecie. Niepokoi mnie to. Znowu mi się gra strasznie crashuje i nie wiem już, co mam zrobić z tą grą. Prawdopodobnie skończy się na tym, że zrezygnuję całkowicie z modów. Nie wiem, albo zostawię tylko sobie ubrania i tyle. Ale to najpierw pozakończam tę serię. I zobaczę, jak to będzie dalej. Już mamy więcej klientów. Jak widzę. Dobra, on już to kupił, to go zostaw. Idź przyjmij pieniądze, o. Zostawiam też. Klienci sobie świetnie tutaj radzą sami. Intel,
No i się w końcu biznes zaczął kręcić, powiem wam. Dobra, zanim się tam dociśniesz, weź tego blondyna najpierw. Patrzcie, jak nam ładnie idzie. Wszyscy się tutaj w ogóle przesali do tych zabawek. Co ty dwa akwaria? Chcesz koleś mieć w domu? Szalony. A znowu nie dałam na sprzedaż tych chomiczych klatek, dlatego tutaj nikt nie stoi przy nich. Taka sytuacja, nie? Zajmujmy się trochę tym innym klientami. Ktoś tu chodził? Czy mi się wydawało? Nie ma nikogo. Nie ma. Czy ta muzyka znowu mi się pogłośniła, czy mi się wydaje? Oszaleję. No, pewnie, że tak, ej. To się nie zapisuje? Może mi się gra wyłączyła, jak ja ją ściszyłam, nie wiem. Okej. Kupił. Bez naszej pomocy. I mamy wieczór. Batka już tutaj nam zaczyna cierpieć. Przyjmijmy kaskę. W ogóle mamy czwarty poziom nadal? 4 gwiazdki nam brakuje do 5. No ale to już kolejnego dnia, kochani. Bacia zamknie lokal. Ktoś coś jeszcze do kasy? Jedna osoba, dobra. No. I Bacia sobie uzupełni towar. A my słyszymy się dnia kolejnego. Zaraz do was wracam. No i jesteśmy sobie. Otwieraj tutaj i nie marudź, Beata. Brakuje nam 4 gwiazdek. Także trzeba tutaj cisnąć. Teraz to w ogóle nie słyszę tej muzyki, ej. Serio. Zepsuło się coś, ej. No ja nie wiem. Spadaj, koleś. Boże, zanim wraca mi tutaj głowa, jak psuje klientów.
Wypadł w ogóle stąd ludzie, halo. Och, zablokowałam to i tak to włożą. Masakra z tymi ludziami. Czego to się znowu nie zapomina, ja się pytam. Ja nie wiem. Zostaw to okno, głupia. Ogarnij się. No co za baba. Sprzedawaj. I wskoczył nam ładnie piąty poziom. O Jezus, gdzie oni mi to włożą, ja się pytam. Ja się pytam, gdzie oni mi tam włożą. Chodź tu pomarańczowa, bo cię nie mogę złapać. Zostaw te okna, bo ci je wszystkie powywalam, będziesz żyła jak w piwnicy. Okej, tutaj widzę, ktoś kupił tą budę, ale... Chcę jeszcze jedną, okej. Ruda zrezygnowała. Chyba sobie zatrudnię kasjera, wiecie? Żebym mogła się skupić na sprzedaży i zdobywaniu gwiazdek. Bo tak muszę ciągle patrzeć na tą kasę. Czy ktoś ten... A w końcu zaczęli tutaj podchodzić do tych but. I już tutaj sprzedałam, nie? Nieźle. Się tutaj klientów nazbierało. W ogóle dwie rudy. O. A ty co tu? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Te ich problemy. Czy ty tutaj wlazłeś i nie wiesz? Dobra, idź do niego, Barta. Uuu, 10 gwiazdek do 6 poziomu. To już raczej nie dzisiaj. I w sumie wiesz, co mogłabyś zobaczyć? Zobaczymy. Kurde, teraz miałaś przyjąć te pieniądze. O rany. Przyjmij od niej kasę. Zobaczymy, kto jest w ogóle dostępny. Może będzie ktoś ciekawy. Interesuje mnie sim z rangami, bo takich potem mogę awansować.
100%. Nowa fama rangi. Tylko czy ona już gdzieś nie pracuje? U mnie, w sensie? Takie mam wrażenie, że ona gdzieś pracuje u mnie. A jaką ma pracę, kurczę, właśnie. Bo jak ona u mnie pracuje, to ja nie wiem. A nie, pisze, młodszy oficer, dobra. To tak, bierę cię. Ziomeczku. Bierę cię. Ja powiem wam, że już tak się nazapisywałam tą grę. I w ogóle, że już traciłam rachubę, czy ja nagrywam teraz drugi dzień? Czy pierwszy dzień? Wydaje mi się, że to chyba drugi, bo... Nie wiem, nie mam pojęcia. Będę chyba musiała to sprawdzić. A co się stało, jabłka? Coś nie pykło? Zapisałam sobie grę i sprawdziłam przy okazji, że to jest drugi dzień, także tak zaraz na tym kończymy. No nareszcie jakieś gwiazdki się sypią, bo coś te gwiazdki nam spowolniły, mam wrażenie. Co ty się tak burzysz, kobieto? Za mało uwagi ci poświęcam, czy jak? Dziewięć gwiazdek, to nie będziemy już nacisnąć, tylko zamykamy. Bata! A mnie mogłaś najpierw wziąć od niego kasę? Nie mam słów. A on mi tak mało kupił. No ale... No nieważne. To tak, uzupełnij sobie towar. Kolejnego dnia przyjdzie nasza kasjerka, to nam troszkę pomoże. A tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!